Składane smartfony są z nami już od jakiegoś czasu. Pierwszy był Samsung, który zaczął globalnie promować tę technologię. No i miałem już styczność z Z Foldem, czy to tym starszym, czy najnowszym modelem 4. Na targach w Berlinie mogłem pobawić się też chwilę Huawei Mate X S2, który ma inną wizję na swojego składaka, ale ciągle mi czegoś brakowało. Aż tu nagle do testów przyszedł Xiaomi Mix Fold 2. Czy jest to składak idealny? Zapraszam do testu. Na początku zaznaczmy, że jak już coś, to jestem zwolennikiem foldów, a nie flipu. Uważam, że flip to telefon dla kobiet, no bo jest mały, zgrabny, można wrzucić go do torebki i ekran zawsze jest chroniony. Tak jak stare telefony z klapką. Tylko właśnie, nie wnosi on zbyt wiele. Wolę mieć telefon dostępny od razu pod ręką, a nie zamknięty. No i to właśnie Fold jest tym urządzeniem 2 w 1. Na co dzień smartfon, a wieczorem tablet w jednym urządzeniu. Brzmi nieźle. No ale na przykład taki Z Fold 4 od Samsunga nadal jest wąski i podłużny, przez co jak jest złożony, to średnio się z niego korzysta. A dodatkowo jest gruby, bo ma prawie 15 mm grubości. No i jak chciałem coś na nim zrobić, to i tak wolałem go otworzyć. No a Xiaomi w drugiej wersji swojego Folda zaoferowało trochę inną wizję. Porównanie tych urządzeń pożyczyłem od Piża, który świetnie pokazał różnicę w rozwiązaniu Samsunga i Xiaomi. Mam nadzieję, że się nie obrazi. Ideałem dla mnie by był klasyczny smartfon, czyli miał normalne wymiary, był odpowiednio cienki, z ekranem, który dałoby się rozciągnąć na boki. I wtedy mielibyśmy tablet. Ale technologia jeszcze nie jest na tyle rozwinięta, żeby tak to wyglądało. Chociaż powoli Vivo, Oppo czy nawet LG pokazują zwijane ekrany i to moim zdaniem będzie przyszłość. Ale wracając na ziemię, Xiaomi Mix Fold 2 swoją budową po części wpisuje się w moją wizję. Jest sporo cieńszy od Folda, ma też szerszy ekran zewnętrzny, jak jest złożony. I w końcu da się z niego korzystać jak z klasycznego telefonu. A jak chcemy trochę więcej przestrzeni, to go rozkładamy i mamy 8-calowy tablet, na którym możemy przeglądać internet czy też grać. Wtedy jego grubość to niecałe 6 mm, więc jest naprawdę cienki. Poza samymi rozmiarami jest też tutaj inny zawias w stosunku do Samsunga. Domyka się na zero, a po rozłożeniu zostawia 2 widoczne wcięcia, gdzie w Z Foldach mamy jedno. Ten teoretycznie chodzi luźniej, ale nie pozwala zablokować ekranu w dowolnej pozycji. Z jednej strony jest to dobre, bo sam się domyka albo pomaga otworzyć, ale z drugiej strony na Samsungu czasami zdarzało mi się korzystać z niego w trybie 90 stopni. Z pomocą przychodzi tu etui ze stopką od producenta, dzięki której możemy ustawić smartfon jak tylko chcemy. No i ponownie, z jednej strony jest to spoko rozwiązanie, ale z drugiej pogrubia to sam telefon, a przecież miało to być cienkie i smukłe urządzenie. Ogólnie jednak budowę oceniam na plus. Mix Fold 2 jest bardzo dobrze wykonany. Tył jest matowy ze sporą wyspą w górnej części. Na prawym boku pod przyciskiem blokady mamy skaner linii papilarnych, który działa szybko i precyzyjnie. Omawianie wyświetlaczy zacznijmy od tego zewnętrznego. Jest to AMOLED ze 120 Hz odświeżaniem z jasnością maksymalną około 1300 nitów. Ma on przekątną 6,56 cala w proporcjach 21:9. Chroni go szkło ochronne Gorilla Glass Victus. Więc tak naprawdę jak smartfon jest złożony, to mamy zwykły telefon o standardowych proporcjach. Zgoda, ramki nie należą do najmniejszych, ale nie są też jakoś strasznie duże. Z prawej strony front jest delikatnie zagięty, a reszta jest płaska. Po rozłożeniu otrzymujemy ekran o przekątnej 8 cali ze wsparciem dla adaptacyjnego odświeżania LTPO 2 i 120 Hz. Powiem Wam, że zarówno ten pierwszy, jak i drugi są świetne. W stosunku do wspomnianego Samsunga ekrany są większe. Kolory, jasność wypadają bardzo dobrze. Widać po prostu, że jest to flagowy poziom. Wydajnościowo także ten smartfon niczym nie odstaje od flagowej konkurencji. Wyposażony jest w Snapdragon 8 Plus Gen 1 z grafiką Adreno 730 i dostępny w wariantach 12x256, 12x512 oraz 12 GB i aż 1 TB pamięci w technologii UFS 3.1. Obecny Snapdragon ma oczywiście wszystkie przypadłości tego procesora, które możemy spotkać także w innych urządzeniach, da się go po prostu rozgrzać. Czy to po godzinnej sesji w gierki, czy nagrywaniu w 8K. Jednak w stosunku do pierwszych modeli z tym procesorem i tak jest dużo lepiej. Smartfon dużo lepiej radzi sobie z temperaturami i nie nagrzewa się aż tak mocno. W codziennej pracy jest ultra wydajny i komfortowo korzysta się z niego także w trybie pływających okien czy podzielonego ekranu.
Jednak w tym miejscu warto zwrócić uwagę na system Folda od Xiaomi, a od Samsunga. Tak naprawdę Mix Fold ma niemalże takie same MIUI jak na pozostałych smartfonach. Co jest trochę dziwne, bo pierwszy Fold Xiaomi miał dodatkowo tryb PC. Tutaj tego nie ma, albo ja tego nie znalazłem. A Z Fold od Samsunga oferuje sporo bajerów ułatwiających korzystanie w trybie Fold, czyli rozłożonego ekranu. Na konkurencie łatwiej podzielimy ekran, wszystko odbywa się z pomocą gestów. Na dole mamy pasek na wzór Windowsowego. Widać, że o ile pod względem budowy Xiaomi poczyniło spore kroki, to po prostu softowo potrzebują jeszcze trochę czasu. Mix Fold 2 w stosunku do Samsunga nie posiada aparatu wewnątrz urządzenia. Niby da się bez tego przeżyć, ale jednak jak chcemy prowadzić wideorozmowę, to musimy mieć złożony telefon. Co prawda ten ukryty pod ekranem aparat w Z Fold jest bardzo słaby, no ale jednak jest. Na zewnątrz w Xiaomi znalazło się przynajmniej 20-megapikselowe oczko, które pozwala nam na wideorozmowy. Zestaw aparatów na tyle to kolejno oczko główne 50 megapikseli, znana matryca Sony IMX766, chociażby z Xiaomi 12. Dalej jest szeroki kąt 13 megapikseli i telemakro 8 megapikseli. Zdjęcia, które udało mi się zrobić tym smartfonem, widzicie teraz na ekranie i niestety, o ile wydajność ekran są najwyższych lotów, to zestaw aparatów jest ze średniej półki. Fotki nie są złe, ale jak na tak drogie urządzenie, są po prostu jedynie dobre. Niezbyt dużo daje tu też logo Leica, bo zdjęcia wypadają prawie tak samo jak na Xiaomi 12. Za dnia nie ma za bardzo się do czego przyczepić, jest bardzo dobrze, ale w nocy, jak ilość światła spadnie, to zaczyna brakować szczegółów i zdjęcia tracą na jakości. W finalnym efekcie nieźle, ale mogłoby być lepiej. Tak wygląda nagrywanie w nocy, gdy mamy sztuczne oświetlenie. Możemy tutaj nagrywać w Full HD i 4K w 30 i 60 klatkach na sekundę, a w 8K w 24 klatkach na sekundę. Podczas nagrywania możemy się oddalać, czyli przełączać na szeroki kąt i przybliżać, wtedy przełączamy się na kamerkę główną oraz ten obiektyw i mamy przybliżenie do 6 razy. A tak wypada kamerka do selfie. Tutaj możemy nagrywać tylko w Full HD w 30 lub 60 klatkach na sekundę. Niestety nie ma tutaj 4K. Xiaomi zastosowało w tym modelu głośniki stereo logowane Harman Kardon, które grają przyjemnie, mogłyby mieć trochę więcej basu. Ale mimo wszystko przy rozłożonym ekranie da się oglądać tu komfortowo materiał wideo. Dla fanów muzyki na słuchawkach przewodowych, co prawda nie ma złącza jack, ale producent dorzuca przejściówkę z USB-C na jacka. Smartfon ma wbudowaną baterię o pojemności 4500 mAh i wspiera 67-watowe ładowanie. Przy tak dużym ekranie wyniki na baterii nie są rewelacyjne, ale ten jeden dzień jesteśmy w stanie na nim pracować w cyklu mieszanym. Podsumowując, Xiaomi Mix Fold 2 tak naprawdę dostępny jest do zakupu jedynie w Chinach i raczej nie zapowiada się, żeby dotarł on do Europy. Pokazuję go bardziej jako ciekawostkę. Ja mam możliwość jego testu dzięki Trading Shenzhen. Jeżeli jednak chcecie taki telefon, to możecie go u nich kupić. Link zostawiam w opisie. Da się z niego normalnie korzystać, są usługi Google'a, sklep Play, tylko minus jest taki, że jest jedynie język angielski i chiński, nie ma polskiego. Ja pewnie kupię od nich nowe Xiaomi 13 Pro, żeby mieć jeszcze przed premierą u nas. A co do samego urządzenia, czy Mix Fold 2 ma lepszą konstrukcję od Z Fold 4? Moim zdaniem tak. Już od pierwszego chwytu korzystało mi się z niego wygodnie. Na co dzień jestem zwolennikiem mniejszych urządzeń, sam korzystam z Xiaomi 12X, ale jak już miałbym mieć duży telefon, to właśnie chciałbym mieć takiego Mix Folda, który jest normalnym telefonem, a po rozłożeniu daje nam wielki ekran. Bardzo dobrze mi się na nim oglądało YouTube'a, a jeszcze lepiej grało. No i właśnie, uważam, że jak lubicie sporo grać na telefonie, to tego typu rozwiązanie sprawdza się świetnie. Na większym ekranie łatwiej się korzysta też z dzielonego ekranu. Ale właśnie teraz przychodzi pytanie, czy w takim razie bym wybrał Mix Fold 2 czy Z Fold 4? I tutaj to nie jest takie łatwe, bo o ile budowa Xiaomi bardziej przekonuje mnie do siebie, to jednak system Samsunga jest dużo bardziej dostosowany do pracy w trybie rozłożonego ekranu. I Xiaomi musi jeszcze wyciągnąć kilka lekcji i przygotować specjalną wersję MIUI na takie urządzenia. Dajcie znać, czy podoba Wam się ten telefon. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam i do następnego.